Na Sofie Kultury Radia Merkury, pan Krzysztof, pan Tomasz Stańko oczywiście. Chciałem zapytać pana najpierw, czy jak pan przyjeżdża na koncerty do Poznania, to towarzyszą temu jakieś myśli, skojarzenia? No wie pan, zawsze w jakiś sposób, bo zawsze jak się przejeżdża przez miasto, to zawsze koło bazaru albo koło teraz browaru przejeżdża. Człowiek ma wspomnienia, nocował w tych hotelach i no, przez wiele lat i jest wściekły na przykład na to rondo, które jest od wielu, wielu lat w remoncie i cały czas panuje tam zatkane dziury. I sobie tak człowiek myśli, dlaczego tak się dzieje, tyle lat najgłówniejsze miejsce w mieście jest rozwalone, z lubością władze go trzymają w stanie. Odkąd pamiętam, zawsze tam jak się do tego pociągu teszło, zawsze pytałem jakiś remont. Tak. Także właśnie może całe moje życie mogę tak powiedzieć. A ja zapytałem dlatego, że myślałem, że gdzieś w cieniu jest także skojarzenie Krzysztof Komeda Poznań. Wie pan, tak, ale jakoś, czy wtedy, jak pan go szczerze spotkał, mówiąc, on nie był dla mnie poznaniakiem, no bo ja go spotkałem w Warszawie. Znaczy ja wiedziałem oczywiście o tym, ale ja go znałem z Warszawy, to już był taki, jakby można powiedzieć, międzynarodowy artysta i nie warszawiak. Dla mnie nie myślałem zresztą w tych kategoriach. Nie, Poznań mi się nie kojarzy z Krzysztofem, bardziej Kalisz, bo o tym się tak mówi. A tak. Poznań oczywiście wiem, że przecież tu studiował i tak dalej, ale każdy z nas ma bardzo prywatne jak gdyby podejście do miasta, ja mam też trochę oczywiście swoje. Tak jak pana tak, już teraz tak. Nie kojarzą z Rzeszowem, no tak, bardziej tak, z Nowym aczkolwiek Jorkiem. Ja sam siebie kojarzę z Rzeszowem jakoś, nie wiem dlaczego, myślę, że tam gdzie się człowiek rodzi, to ma jakieś do tego miejsca specjalny sentyment. No ale ten ostatni okres to chyba taki okres w pana życiu nowojorski. W jakiś sposób, bo ja częściowo tam mieszkam tylko. Ale także nazwa zespołu, z którym no bo to pan jest teraz zespół muzycy nowojorscy, to jest nowojorska scena, jeden z najlepszych nowojorskich muzyków. Dawid Wireles, który od wielu lat mieszka już w Nowym Jorku. Właściwie tyle samo prawo co ja, 8 lat. Bo to jest pianista pochodzenia kubańskiego, ale mający obywatelstwo kanadyjskie. Ruben Rogers, świetny basista, on mieszka w New Jersey. W zasadzie on też nie mieszka nigdzie, bo my wszyscy jesteśmy na trasie. Ruben jest właśnie głównie na drodze. Wszyscy jesteśmy cały czas na drodze. No i Gerard Cleaver z Brooklynu, muzyk, perkusista też pochodzący z Detroit. Także tak, to jest nowojorska zespół muzyków, którzy mieszkają i dzielają się w Nowym Jorku. Najbardziej dla mnie zaskakujące jest to, że w tym mieście, który jest w pewien sposób chaosem, taką nieustanną dynamiką, pan znajduje jakby natchnienie do muzyki, dlatego, która jest kojąca wręcz jakby w innym wymiarze. To są inne rzeczy, mi się wydaje. Ja jestem w ogóle miejski człowiek, bo lubię być, ja jestem samotnikiem, w związku z tym samotność w dużym mieście mnie jak gdyby najbardziej satysfakcjonuje, bo jestem z jednej strony samotny, a z drugiej strony nie, bo o każdej porze dnia czy nocy wychodząc jestem właśnie w środku życia wielkomiejskiego, tętniącego życia, z którego Nowy Jork słynie. Także to, a z kolei, ponieważ mam sytuację taką, że tam nie często pracuję, tam właściwie jest moja wytwórnia, ma najlepsze biuro dystrybuowane przez Universal Music. W związku z tym tam mi się fantastycznie komponuje, bo tam jestem jak gdyby, mam taki rodzaj pewnego typu wakacji i nie mam tej presji, nikt nie dzwoni, nie mam, mogę się wyłączyć jak gdyby i mogę się oddać tylko czystej muzyce czy też sztuce. Naokoło są muzea, w których są moi właściwie ulubieni mistrzowie, jak Modiglianiego mam chwileczkę, to jest mój ukochany akt. Za 15 minut jestem w Muzeum w Modena. Mam też Kandyński w Guggenheimie. No, wszystko jest naokoło blisko. Śliczny Central Park, Riverside Park nad rzeką. Także w takim żyję w tym, w takim w pewnym, można powiedzieć, mam specyficzny typ pobytu w Nowym Jorku. Nic nie mam, żadnej presji, nic mnie nie goni. Także dlatego mi się dobrze komponuje. Przeglądał pan partytury, mówił pan o komponowaniu. Czy komponowanie i granie muzyki właśnie jazzowej to są dwa odrębne światy, czy to tak jest na można przenikanie, że tak, nakładanie się? Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek kompozycja jazzowa jest inna. To jest takie troszkę pisanie programów takich, które mają służyć do improwizowania, bo to jest muzyka improwizowana.
ale ja lubię pisać rzeczy, które mają być takim rodzajem przerywników, inspiratorów dla zespołów i zależy z kim gram, one tak też brzmią. Dlatego tak ważny jest dla mnie casting i Nowy Jork mi też to daje, że mogę wybrać z bardzo różnorodnej, dużej puli muzyków. To nie chodzi o to, że dobrych muzyków, zawsze grałem z dobrymi muzykami, tylko o pewnych specyficznych predyspozycjach, tak jak ten zespół ma bardzo wielorakie konotacje. Każdy jest troszkę z innego rejonu. Właściwie basista i pianista są latynosami, także mają te konotacje rytmiczne, latynoskie również, ale basista jest rewelacyjnym również basistą, który jest czysto afrykański korzeń, jak też osadzony, tak samo jak bęben, bębniarz, i który z kolei ma też bardzo duże jak gdyby predyspozycje do grania, do czucia europejskiej muzyki, takiej, której się w Ameryce mało grywa. On ją zna i lubi. Czym jest dla pana granie na trąbce? Czy ta trąbka ma jeszcze jakieś tajemnice? No wie pan, nie jest, to się ładnie tak mówi, że ma, że jest to kobieta właściwie moja, ale trąbka jest trąbka. No ja lubię bardzo ten instrument, bardzo jestem do niego przywiązany. Nie sprzedaję swoich trąbek, czasami na aukcję wystawiam, jak są w jakichś zbożnych celach, ale generalnie wszystkie trąbki, na których grałem, mam w domu, oprócz jednej, którą chyba też postaram się pozyskać, albo wiem, gdzie jest. Także i ma, i nie ma. Nie jest, traktuję tego tak strasznie. Trąbka nie ma takiej pozycji, jaką mają skrzypce, te stare instrumenty smyczkowe. To są nowe instrumenty. Ale gram na świetnej trąbce, jednej z najlepszych na świecie, sławnej amerykańskiej Monet. Właśnie na ekrany kin wchodzi film pod tytułem Droga do Mistrzostwa. Pan jest jednym z pięcioro właściwie artystów, którzy mówią o tej swojej długiej drodze. Czy ta pana była droga do sukcesu, do mistrzostwa, kręta, prosta, pełna przypadków? No niewątpliwie wszystko jest kręte i wszystko jest pełne przypadków zdecydowanie, bo przypadki właśnie naszym życiem rządzą najbardziej. Właśnie można powiedzieć szczęście. To jest chyba najważniejsza rzecz, która o życiu decyduje człowieka i musimy je... Ale trzeba też na nie umieć czekać, bo ono zawsze przychodzi, czasami bardzo późno, czasami wcześnie. Różnorako jest. Ale trochę mi się to kłóci z tym, co pan w swojej książce Desperado powiedział, że pan jest z natury buntownikiem, dlatego w ogóle wszedł pan w jazz, a tutaj pan mówi o cierpliwości. Ja panu powiem, to są wszystko, polega na plusie i minusie i na połączeniu tych skrajności. Przez całe nasze człowieczeństwo na tym polega, na połączeniu skrajności, na paradoksach, które są jak gdyby odległe od siebie, a jednak razem egzystują. Ta muzyka na przykład polega na pogodzeniu dwójki z trójką, bo to jest 2/3, co jest rzeczą niepodzielną. Właściwie nie powinno nigdy być precyzyjnie, a cały jazz z tego żyje. Jest ten cały puls, ta takie ta swingowanie i ta cała jak gdyby pulsacja i takie jakieś magiczno-mistyczne pojęcie rytmu. Dla muzyka i dla kompozytora oczywiście tak zwane nośniki dźwięku. To jest sprawa wtórna, ale pan przeszedł tę drogę przez płytę winylową, przez kompakt, no tak, szedłem, przez pliki tak, oczywiście, dźwiękowe. Tak. Czy pan ma jakieś... Ja panem lubię winy, ale mi się wydaje, że to jest rzecz wtórna dla mnie. To jest rejestracja dźwięku, jest to pewien typ techniczny, jakieś zagadnienie, które ma swoje aspekty takie bardziej ciepłe. To znaczy winyl jest cieplejszy i bardziej jest taki zbliżony do... Ludzie wolą winyl, bo jest... Ale z kolei kompakt jest popularniejszy i cyfra teraz w tych wszystkich telefonach wszędzie mamy z sobą, można z sobą nosić właściwie miesiące albo lata muzyki w kieszeni można mieć. Tak. Także to jest też fascynujące, żeby mieć całą swoją, właściwie całą muzykę, którą się kocha, mieć w kieszeni. Tak, chociaż podoba mi się zdjęcie pana na okładce ostatniej płyty, kiedy pan siedzi w studiu i jest takie piękne zasłuchanie pana w dźwięk. No też tak, różnie jest, różnie. A taki plastikowy czas. Mi się najbardziej, powiem panu, podoba ta różnorodność, która coraz bardziej na świecie zaczyna obowiązywać i że jest tak wszystko, to życie i technika i sposób życia i zachowanie jest tak różnorodne, tak różnorakie, tak często sprzeczne z sobą, a dzięki temu tak właśnie ludzkie i człowiecze.
Na koniec jeszcze chciałem zapytać pana o swego rodzaju fenomen, bo pan 40 lat jest związany z wytwórnią ECM, Manfreda Eichera. To jest właściwie ewenement, bo artyści zmieniają wytwórnię. Czy pan znajduje u tego wydawcy tak spełnienie estetyczne także. Ten wydawca jest po prostu wyśmienity, najlepszy, no i w związku z tym jest wspaniałym producentem, dlatego mi się dobrze pracuje, no nie trafiłem na lepszą wytwórnię.